mając chwilkę czasu w oczekiwaniu na odlot, chcę wam, drodzy panowie, drodzy kandydaci na mężczyzny, przekazać jedną bardzo ważną sprawę. Jeżeli odrywasz dziewczynę i odczuwasz taki dyskomfort, który nazywa się lęk przed odrzuceniem, to jest to w jakiś sposób całkiem normalne. Czemu? Ponieważ ilość kobiet, które są w stanie docenić twoją niezwykłą, cudowną osobowość, twoją duszę, twoje ciało, twoją gotowość do oddania się całkowitego danej kobiecie, jest stosunkowo niewielka. I zazwyczaj kobieta tego nie jest w stanie docenić. I bardzo często się zdarza, że się zachowuje tak, jakby to ona była księżniczką, a nie ty księciem z bajki. Dlatego, drodzy panowie, bardzo ważna informacja. Nie to, co tam na górze nadają. Moja jest bardzo ważna informacja. Może rzeczywiście poczekam chwilę, aż ta na górze skończy, bo moja jest dużo ważniejsza dla was. A więc, skończyła teraz ja. A więc informuję was, że jeżeli podchodzisz do dziewczyny, żeby ją poderwać, to wyobraź sobie, że masz ze sobą bardzo cenny prezent, że chcesz jej ofiarować niezwykle cenny prezent, którego ona nie wszędzie może się spodziewać, że ty jej dajesz ten najcenniejszy prezent, który się nazywa zainteresowanie. Na zdrowie. Ten cudowny prezent nazywa się zainteresowanie. Czyli wyobraź sobie, że kobieta bardzo, bardzo potrzebuje zainteresowania jej osobą, ponieważ tak czy inaczej, to ta natura, która nami rządzi, to dąży tylko do jednego. Wiesz dlaczego? Do przedłużenia gatunku. I bez przedłużenia gatunku nie byłoby możliwe nasze istnienie. Dlatego ta natura jest tak cudowna, że zrobi z nami wszystko, co będzie chciała. My nie mamy na to żadnego praktycznie wpływu. Jedyny wpływ, jaki mamy, to dobrać sobie taką partnerkę, z którą przeżyjemy jakąś tam niewielką dozę, niewielką puszkę, doza po niemiecku to puszka, niewielką puszkę szczęścia. I to nie będzie to puszka Pandory, tylko to będzie, może później ona się okaże przeterminowana po jakimś czasie, ale na początku to jest ważne, że jak tę puszkę otworzysz, zaproponujesz, twoja żona ci zaproponuje, że na obiad otworzy ci puszkę, to ty wtedy powiesz, że ja poproszę tę nieprzeterminowaną jeszcze, czyli tę pełną szczęścia. To znaczy, nie licz na to, że to, co ty czujesz do kobiety, to jest tylko i wyłącznie wyjątkowe twoje. Wszyscy mężczyźni na świecie kochają tak samo. I wszystkie kobiety na świecie są gotowe tę miłość przyjąć. Pod warunkiem, że się bardzo o to postarasz. Dlatego pamiętaj, jak podchodzisz do kobiety, to nie podchodź z lękiem, że cię odrzuci. Podchodź z uśmiechem. Ty masz jej do ofiarowania coś niezwykłego, czego ona nawet się nie spodziewa. Jakie szczęście to dla niej, że do niej podszedłeś.